Przed mikrofonem Roch Siciński. Witam serdecznie publiczność zgromadzoną w studiu S3. Witamy także słuchaczy programu Drugiego Polskiego Radia, a także wszystkich Państwa, którzy oglądają nas w internecie, czy to na dwójkowym Facebooku, czy na kanale YouTube, czy na naszej stronie internetowej. Czas na kolejny odcinek koncertowego cyklu jazz.pl. Dziś String Connection. Zespół, który powstał niemal dokładnie 40 lat temu i nie ma co ukrywać, nie był to łatwy czas w polskim jazzie. Moda na polski jazz słabła, publiczność malała. W klubach studenckich już nie tak jak w latach 60. czy 70. królował jazz, pojawiały się już zupełnie inne gatunki. Na szczęście kilka młodych zespołów postanowiło odczarować tę sytuację. Jednym z pierwszych było właśnie String Connection. Sposobów na to odczarowanie było kilka, ale taki wspólny mianownik dla zespołów z nowej fali to otwarcie się na inne gatunki muzyczne, mieszanie jazzu z innymi stylami, ale nie tylko taki sposób. Na przykład odmłodzenie tej muzyki, pozbycie się ciężaru, stereotypu tego, że jazz jest jakiś niezwykle trudny w odbiorze albo że wykonują go tylko muzycy ze starszego pokolenia. Tak się składa, że muzycy ze String Connection dziś mają o te 40 lat więcej. I choć zobaczą Państwo, jeśli wnikliwie się Państwo będą przyglądać, a nie tylko przysłuchiwać, siwy włos na skroni czy siwy włos na brodzie, jednak muzycznie String Connection nie starzeje się wcale. I przez te 4 ostatnie dekady panowie udowadniali to wielokrotnie, do tego stopnia, że dziś nie muszą już nic i nikomu udowadniać. Dobrym tego przykładem jest dobór płyty, po którą sięgają w związku z dzisiejszym koncertem. Jak Państwo wiedzą, w letnie tygodnie w cyklu jazz.pl powracamy do albumów z przeszłości. Dziś będzie to repertuar wybrany przez zespół, a ten zespół wybrał album The Best Of. Sprytnie, prawda? Więcej o tym zapewne między utworami, z pewnością absolutną, opowie Państwu Krzesimir Dębski. Krzesimir Dębski, Andrzej Olejniczak, Krzysztof Ścierański, Krzysztof Przybyłowicz. String Connection. Wieczór, witamy liczną nad wyraz widownię, naprawdę niespodzianka to dla nas. Proszę Państwa, zespół String Connection, rzeczywiście to jest zespół długowieczny. Mieliśmy ciągle w naszym, w czasie naszego istnienia wiele pecha. Zaczęło się od tego, że powstaliśmy w stanie wojennym i wtedy królowała New Romantic, muzyka New Romantic, takie coś było, taneczna. Zaczniemy nasz koncert odpowiedzią na tamte wyzwania artystyczne i to będzie utwór mój New Romantic Expectation. Thank you.
Wow.
Teraz usłyszą Państwo utwór Krzysztofa Ścierańskiego. Będzie utwór Obsession. Tak, ciekawe, to jest utwór, który powstał w czasach, kiedy Andrzej Olejniczek wyjechał do Hiszpanii, a my za nim tęskniliśmy. I graliśmy czasami takie motywy hiszpańskie też. Obsession. I to było też w tym czasie, gdy nasz zespół w ogóle cały czas miał pecha, proszę Państwa. I w pewnym momencie pojawił się wyrób dziewiarski na rynku w Polsce, w stanie wojennym i w ciężkich czasach. I on ten wyrób wziął nazwę od pierwszego członu naszej nazwy, naszego zespołu. I znaleźliśmy się zupełnie nie w tym miejscu, w którym chcieliśmy być. Musieliśmy przerwać pracę na wiele lat, aż ten ustąpił ten właśnie produkt. I teraz usłyszycie Państwo nowe oblicze zespołu String Connection po tamtym ciężkim czasie.
Kompozycja Krzysztofa Sieleńskiego. A proszę Państwa, jak mówiłem, już mieliśmy pecha i byliśmy w Montrealu, na festiwalu wtedy największym na świecie. I nie mogliśmy z tego festiwalu wrócić, bo nie było samolotów do Polski. A my się uparliśmy i wróciliśmy. No i z tego właśnie pobytu Montrealu pozostała kompozycja, która moja kompozycja nazywa się Montreal Ballad. Tak. Tak, bo się okazało, że już lecimy, no i teraz chyba nie wrócimy. Tylko gdzie wrócimy? No właśnie. Nie, potem byliśmy jeszcze w Montrealu nie raz, więc proszę Państwa, z przyjemnością zagramy ten utwór. Z dobrymi wspomnieniami. Thank you.
Teraz zagramy utwór Janusza Skowrona. Naszego, był najmłodszym naszym członkiem naszego zespołu, a zmarło mu się najszybciej. Zagramy jego kompozycję Cichosza.
Dziękujemy Jasiowi, a teraz gramy utwór Berolina Foxtrot, jeden z pierwszych utworów, który powstał w XIX wieku jeszcze, pewnie. I ten Berolina, ten ekspres, pociąg z Berlina Wschodniego do Warszawy, to była bardzo ważna instytucja. Tym pociągiem dojeżdżali do siebie muzycy z różnych miast, żeby tworzyć różne zespoły. I również nasz zespół międzymiastowy, każdy był z innego miasta, dzięki temu pociągowi mógł się spotykać z kolegami. No, ale tam się mieszały się bardzo duże, były mniejszości różne, artystyczne, polityczne i tak dalej. Mieszaliśmy się bardzo odpornie, nazwijmy tak. Pamiętam kiedyś, że w tym pociągiem jechał również bardzo znany aktor, który troszeczkę też wypił za dużo, a dostał medale zasłużonych dla kultury wielkopolskiej. Ale postanowił miał dobre serce i rozdawał te medale wszystkim w pociągu, którzy jechali, w tym towarzyszom NRD-owskim. Potem ekipy chodziły innych panów i zbierały te medale i zabierały. Ja nie dostałem takiego medalu niestety, nie mam w kolekcji. Proszę bardzo, Berolina Foxtrot. Thank you.
String Connection, drodzy Państwo. Krzysztof Przybyłowicz, perkusja. Krzysztof Ścierański, gitary basowe. Andrzej Olejniczak, saksofon tenorowy i sopranowy. Krzesimir Dębski, konferansjerka. Instrumenty klawiszowe. I może coś jeszcze. Utworem, który za chwilę panowie będą kontynuować koncert, pożegnamy się z słuchaczami programu Drugiego Polskiego Radia, ale zostajemy w streamingu na żywo na dwójkowym Facebooku, na kanale YouTube i na naszej stronie internetowej. Słuchaczom zalecamy przeniesienie się do tej przestrzeni internetowej, a jeśli nie, to oczywiście serdecznie zapraszamy za tydzień. Tu w studiu S3, taką mam nadzieję, jeszcze kontynuujemy. Proszę bardzo. String Connection. Dziękujemy i jeszcze musimy się pożalić więcej, bo mieliśmy pecha strasznego, proszę Państwa. String Connection, nazwa na przykład. Potem się, gdy się wciskały już komputery były i tak, no to string, co to było? Zawsze strumień, string, morderstw, defraudacji, obuzów, potem strumień elektronów jakiś przesyłano i nasza nazwa znowu była jakaś bezsensowna. Że my jesteśmy, wszyscy prawie gramy na strunach, a Andrzej na strunach głosowych. I na sprężynach gramy też. Zagramy taki spokojny utwór, proszę Państwa, Cantabile. Z 1800 gdzieś tam roku. Proszę bardzo. Jakie tonacje? Tonacja. Specjalnie sobie robiliśmy żarty i zmienialiśmy tonację, proszę Państwa, też w improwizacjach. I były takie momenty właśnie sobie takiego strumienia podświadomości, wypuszczania i wrogości na kolegów, którzy byli zachwyceni taką właśnie inspiracją wspaniałą. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz taką. I tutaj w tym właśnie utworze, bardzo, bardzo starym, jest takie coś. I to było, proszę Państwa, w 1982 roku. Ten rytm ja wynalazłem, a nie Sting, proszę Państwa. I'm Englishman in New York. Nie, w guzik. Są w nutach, w zaiksie jest tam. Tam no, leży, kto to wynalazł, proszę Państwa. Dobra. Dobra. Dobrze. Dziękuję kolegom, że mi przypominają, jakie utwory napisałem czasami. Bardzo dziękuję. Mogę coś powiedzieć? Tak. Ja jesteśmy na antenie. Możemy. Tu masz mikrofon. Krzysiu nie tylko gra, też umie mówić. Proszę Państwa, ćwiczę mowę polską. O. Proszę Państwa, chcę wspomnieć Janka Skowrona, który był naszym nieodłącznym towarzyszem do upadłego naszych wesołych zabaw od wieczornych godzin do wczesnych godzin rannych, nawet do godziny 12 następnego dnia. Proszę Państwa, jechaliśmy kiedyś z Jankiem w dwójkę do Berlina tak zwanego zachodniego. Wiadomo, przez Kutno, Konin, Poznań. Nie, bo byście już byli na miejscu widocznie. Jechaliśmy, jedziemy. Janek spotkał przyjaciela, z którym wypił sobie piwko i tam gadali sobie całą noc. Był trochę niewyspany, ale dojeżdżaliśmy już, przejechaliśmy granicę NRD i tuż za chwilę miał być już Berlin Zachodni. NRD-owcy z tych wieżyczek swoich patrzyli przez lornetkę, kto gdzie. Wszyscy ludzie pełni nadziei stali na korytarzach, był już taki poranek, 10:50. Cieplutko, wszyscy już uśmiechnięci, za chwilę będziemy na zachodzie. I w pewnym momencie Janek wyszedł taki troszeczkę niezadowolony, widocznie pić mu się chciało. I stał w tym oknie i tak. Ej, Niemcze, czemu nie jedziemy? I w tym momencie cały ten radosny klimat prysł. Wszyscy ludzie natychmiast schowali się w swoich przedziałach. Straszne przeżycie dla tych ludzi. Ale muszę powiedzieć, że Janek, ponieważ był zawsze wesołym człowiekiem, zawsze pozostanie takim w mojej pamięci. Bardzo często używał właśnie takiego sformułowania, widocznie z jakichś książek historycznych. Mówił do Niemców, per Niemcze. I do dzisiaj Zbyszek Jakubek, z którym czasami współpracuję, dzwoni do mnie, na przykład wczoraj mówi, powiedz mi Niemiec albo powiedz Niemcze, czy wypełniłbyś taką ankietę czy coś. Także to wzięło się od Janka Skowrona, także jestem też nazywany dzięki Jankowi Niemcem. Dobrze, to tylko tyle. Czy ja mówię poprawnie po polsku? Bardzo dziękuję. Krzysiu, dziękuję za ten mikrofon. Dlatego pozwoliłem sobie na tą krótką wypowiedź, ponieważ nie jest już nagrywana. Znaczy na pewno nie jest na antenie. Łatwo ją wyciąć. Dziękuję. No to my mamy utwory na każdą okazję, proszę Państwa, w związku z tym, jak byłeś przy niemieckich tematach, mieliśmy zaprzyjaźnione miasto Banknang. Przyjeżdżaliśmy tam, więc tam cały tydzień czasami to trwało. Festiwal, miasto było zamknięte na klucz i Niemcy uczyli się piosenek polskich. Specjalnie na nasze okazje. Bigos robili. Wszystko było po polsku i śpiewali. Jeszcze po kropelckie, póki troczkę jest butelckie i tak dalej. I uczyli się też w zielonym Gdaju, ptaczki czpewają i tak dalej. 200 osób śpiewało. Co teraz przyjazd? Mieli parę piosenek nowych nauczonych, więc naprawdę dużo dobrego zaznaliśmy od tych ludzi i dlatego teraz zagramy utwór Back in Nang. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Andrzej Olejniczak, Krzysztof Przybołowicz, Krzysztof Ścierański, Dębski. Proszę Państwa, Andrzej był właśnie w Rosji. W Rosji był i mówi, cały czas mnie namawia, żebym zagrał na skrzypce. A kto zagra na fortepianie? Zagrasz? Ja. No właśnie, tu się bijemy o funkcję pianisty, proszę Państwa, troszkę w zespole. Zawsze tak było. I Andrzej był w Rosji i właśnie tam spotykał muzyków, którzy mówili, że pamiętają zespół String Connection. To prawie jak w Polsce. Ale rzeczywiście by było... Jeden przepraszam. Jeden milion. Cztery koncerty i w każdym
każdym mieście z inną sekcją rytmiczną. I zawsze w każdej w tej sekcji rytmicznej był co najmniej jeden z muzyków, który się dowiedział, że grałem String Connection, to bladł. Mówi, to jest niemożliwe. Ty grałeś String Connection, to był zespół, ja mam wszystkie płyty, bym przyniósł do podpisu. Ja zdawałem egzaminy z muzyki na wydziale jazzowym, gdzieś tam, gdzie. To niemożliwe, String Connection, klękali na kolanach. Naprawdę, jeden kontrabasista zrobił tak. A jeszcze głębiej mógł, no dobrze. Przed koncertem. Tak, rzeczywiście nawet była duża, olbrzymia jakaś sprzedaż płyt, nad czym nie panowaliśmy, to wszystko się gdzieś odbijało. Nawet chodziły słuchy, że 2 miliony sprzedali płyty, na lewo oczywiście, naszej płyty. Licencja jakaś była, Melodii, ale może się wyda kiedyś, że coś takiego było. Proszę Państwa, to zagramy jeszcze utwór, który po rosyjsku, jak graliśmy w Rosji trasy, olbrzymich sala na przez 6 tysięcy, olimpijska hala w Moskwie. Na jazz przychodziło i to 2 razy dziennie. Proszę Państwa, gramy utwór Bad Animation, czyli ożywienie tieła. A co to znaczy? Czort znaje. Thank you.
Andrzej Olejniczak, Krzysztof Przybyłowicz, Krzysztof Ścierański, Krzysimir Dębski. Dziękuję bardzo. String Connection. Serdecznie dziękujemy, drodzy Państwo, za te przeszło półtorej godziny w studiu S3. Krzysztof Przybyłowicz, Andrzej Olejniczak, Krzysztof Ścierański, Dębski, Krzesimir Dębski. Poprosimy o piękny ukłon dla fotoreporterów. String Connection. Patrzę badawczo. Pięknie. I jeszcze jeden, i jeszcze raz. Jeśli dobrze podsłuchałem. Proszę Państwa, kiedyś było tak, przepraszam, że takie tutaj wspominki mamy, ale się grało 2 tygodnie we Wrocławiu. W ogóle nie wiadomo, bo my nagraliśmy naprawdę tysiące koncertów i nie możemy nawet policzyć. Grało się w klubach studenckich, w każdym akademiku, 2-3 koncerty dziennie. No i po 4 godziny i do rana najczęściej. Tak było i tak jest. Jeżeli Państwo chcecie, to gramy. Może nie. Ale to tak wszędzie było, no. A, mikrofon. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeździliśmy po całej Polsce i po świecie, po różnych pięknych miejscach i sprawdziło się powiedzenie chyba Dalai Lama albo któryś z mędrców żyjących powiedział tak, pierwsze 40 lat każdy człowiek spędza tak jak chce, czyli zajmuje się no, takimi zabawami różnymi, zajmuje się dewastacją swojego organizmu. A po 40 te role się odwracają. Czyli to ty powiedziałeś? To bardzo mądre. Proszę Państwa, czyli pierwsze 40 lat wszystko fajnie, katujemy organizm, a dopiero później po 40. A, 50, czy jesteś długodystansowcem, dobrze. Dobrze. Jak to się nazywa? Cenki los de papas? To też, Andrzej już był w Hiszpanii, a my za nim tęskniliśmy, proszę Państwa, i z potrzeby serca powstał ten utwór. Cenki los de papa. Nic nie mówiliście, że tęskniliście. Thank you.
Dziękujemy bardzo. Andrzej Olejniczak, Krzysztof Przypołowicz, Krzysztof Ściereński. I ja tutaj, proszę Państwa, jeszcze kolegom nigdy nie dziękowałem. Dzięki nim mogłem się dostać do filmu. Pierwsze filmy nagrałem z kolegami i mi to otworzyło inny świat. I nawet potem napisałem koncert na saksofon dla Andrzeja. Tutaj był wykonywany
Studio S1 nagrywany i w ogóle i też mi otworzył świat na orkiestry i symfoniczne utwory nowoczesne, współczesne i tego już się nie da słuchać, ale są i z Krzysztofem robiliśmy eksperymentalne rzeczy we dwóch, nagrywaliśmy i z Krzysztofem też graliśmy nawet maryjne pieśni w Kościele Mariackim w Gdańsku, proszę pana, i awangardowe rzeczy i gramy różne inne jeszcze rzeczy i jak będziecie państwo kiedyś słyszeli, że coś na przykład gramy we dwóch, to też możecie przyjść. Pojutrze. Aha. Jarosławiec. A jutro w Falenicy, proszę państwa. Pojutrze Jarosławiec we dwójkę. Aha. I tak się mnożymy i rozdzielamy, proszę państwa, ale jednocześnie się coraz częściej i coraz zawsze się łączymy. I łączymy się z wami duchem, ciałem i uściskiem i z pozdrowieniem serdecznym. Dziękujemy, do widzenia. Pięknie, dziękujemy. String Connection, drodzy państwo. Być może mały błąd, powinniśmy zaplanować 1 godzinę koncertu, 1 godzinę opowieści. Z pewnością też byłyby to doskonale wykorzystane 2 godziny. Serdecznie dziękujemy za ten odcinek audycji jazz.pl. Powracamy za tydzień. W imieniu Piotra Meca zapraszam państwa serdecznie, wystąpi Walk Away. Do zobaczenia, do usłyszenia. Roch Siciński.